Słuchajcie, nagrywam tak spontanicznie z telefonu. Zanim się dopierdolicie, że nagrywam kalkulatorem, to może to najpierw obejrzyjcie. Tak wygląda sumiennie i dokładnie zamontowana półka pod akumulator żelowy 100 Ah, który waży 36 kg. I na nagraniu poprzednim, właśnie montaż półki, to po prostu ja nie stękałem, że on jest taki ciężki, tylko ja kurde stękałem, bo mnie ręce dosłownie napierdalają od kopania w glinie, od noszenia kabli, bo ostatnio mieliśmy taki zajeb w telekomunikacji, że wielu by poległo. No i tutaj użytkownikowi YouTube'a Pawłowi H napisałem i tu cytuję: elektrykę w całym domu robiłem z bratem ciotecznym, który ma uprawnienia do 10 kV. Tu piwnicę to samemu robiłem, bez jego pomocy. On tylko przyszedł, posprawdzał, czy wszystko jest dobrze popodłączane i to wszystko. On ma do mnie zaufanie i wie, że ja robię sumiennie i dokładnie. Zanim właśnie się Janusze elektryki, inżynierii i inne takie dziwne ludzie dopierdolą, to ja was ubiegłem. No. Możecie się ode mnie uczyć zakute pały, jak powinno się robić. Jak powinno się zabezpieczać pewnego rodzaju rzeczy i instalacje. Tak jak ja zabezpieczyłem UPS, żeby się syf na niego nie sypał, to takim kawałkiem kartonu po prostu. Wentylacja jest zachowana, a także jest bezpieczny, bo nic nie będzie się na niego walać z góry. Zresztą widzicie, że na kartonie już się syf osadził, a tam nic. Więc o tym właśnie mówię. Platforma jest bardzo stabilna, wytrzyma jeszcze kolejny taki akumulator, ale to nie jest przedmiotem filmu, bo mamy tu sterownik, który nie wymaga dużo prądu. Możecie sobie go znaleźć w internecie, jest dostępny dalej, co mnie dziwi, bo po tylu latach to ja bym w ogóle go wycofał. Nie, że wady techniczne, tylko po prostu wycofał, bo można było dać tu na przykład Raspberry Pi, które byłoby jeszcze lepsze. I tak wygląda tył UPS-u. Mamy dwa gniazda euro. No i dwa kable do akumulatora i oczywiście wtyczkę. No, powiem szczerze, ja nie robię tych filmów po to, żeby się chwalić na YouTubie, że jesteś taki inżynier i tak dalej. Nie, ja robię po to te filmy, żebyście wy się ode mnie uczyli, jak się porządnie wykonuje robotę. I ja zawsze wszystko robię trochę inaczej, żeby nie popaść w coś, co się nazywa. Teraz tego słowa akurat zapomniałem w kluczowym momencie. No jasna cholera, jak sobie przypomnę, to po prostu najwyżej napiszę w opisie. Rutyna! Przypomniałem sobie. Rutyna! Jak popadniecie w rutynę, to już mogiła, tak naprawdę. Jakie mamy wartości na UPS-ie? Takie. Ale tu też prąd nieźle skacze. Dzisiaj jest stabilnie, ale ostatnio szalał jak opętany. Powiem wam tak, na tej akumulatorze żelowym to piec będzie podtrzymywany tutaj plus minus, bo tu jest, wiecie, zapewnienia producenta jakieś tam były mierzone do 16 godzin, ale tu mamy sterownik, który bardzo mało mocy bierze. Najwięcej to tu bierze pompa, więc raczej to będzie 20 godzin albo nawet 21 godzin podtrzymania. No. Więc, bo ja już to odłączałem i to nawet nie zużywa 50 W, więc, no, nie powiedziałbym, że będzie chujowo, a nawet będzie fajnie. Wiecie, 21 godzin plus minus to jest zajebisty wynik. Fajnie, wiecie, fajnie by było sprzężyć z drugim takim akumulatorem żelowym i mieć w chuj, za przeproszeniem. No, ale ja uważam, że i tak nie jest chujowo, bo taki UPS o mocy 300 iluś watów mi wystarczy w zupełności tutaj. Tu nie będzie nie wiadomo czego. Więc mam nadzieję, że ten film krótki w dobrej, fajnej jakości wam pomoże. Niektórym jeszcze zamierzam tu zaraz przyjść z taśmą przezroczystą, zakleić w ten sposób, żeby po prostu ten panel nie mógł się ściągnąć,
by kogoś łapki nie korciły wsadzić tutaj, żeby go nie pokopało, bo jeszcze mi tego brakuje, żeby kogoś trzeba było tutaj reanimować. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk. A jeżeli ktoś mi nie wierzy, jak ja jestem, brzydko tu powiem, zjebany po robocie, to niech weźmie sobie szpadelek i niech tak godzinę, półtorej ponapierdala w glinę, a zwłaszcza jak jest mokra. Albo sucha. I gwarantuję, że wieczorem ręce będą was tak napier, że nawet kurde nie podniesiecie do góry. Gwarantuję wam. Dobra, to trzymajcie się i miłego.